Mama też jest bardzo ładna, tylko tata taki gamoń. A chodź, pozbędziemy się twojej mamy, fuj, i mojego taty, fuj, i ożenimy moją mamę z moim tatą. Tak. Pam, pam, param, pam, 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 pararam, pararara. Liza, nie możemy, bo jesteśmy kuzynkami. Ale jesteśmy kuzynkami, bo twoja mama i mój tato, fuj, są rodzeństwem, ale jak się ich pozbędziemy, to już nie będziemy kuzynkami i będziemy mogły ożenić moją mamę z moim tatą. To co zrobimy? Nie wiem. Już tyle razy prosiłam o to świętego Mikołaja. Nie ma świętego Mikołaja. Już od roku wiem, bo w zeszłym właśnie roku się dowiedziałam. No to co zrobimy? Niech zginą. Ale jak? W wypadku drogowym, tak jak tata Lusi. Modlimy się o to do Pana Boga. Kasia, a czy ty wiesz, że Pana Boga tu też nie ma? No nie wiem. Tak jest, moja mama mi powiedziała. No to w takim razie niech się rozwiodą. O! No, rodzice Ali, tej co ze mną chodzi do pszczółek, niedawno się rozwiedli. I Ali się to wybiło na psychice. I teraz pani w ogóle na Ale nie krzyczy. Nawet jak Ala wszystko robi źle, to pani nie krzyczy. Nie martw się, Kasiu, na pewno niedługo zacznie krzyczeć, bo ona krzyczy na wszystkie nieuki. Właśnie. Dzieci z rozbitych rodzin mają lepiej, jest ich więcej. Kasia, one mają lepiej, bo jest ich więcej. Ale czy ty wiesz, że mój tato to na pewno się nie zgodzi? Bo jak mama z tatą się kłócili, to on tak powiedział, że nigdy nie da jej rozwodu. On nigdy nie da mi rozwodu! A jakby ją przyłapał z kimś innym? Słuchaj, na przyjęciu dla dorosłych tata Karoli wsadził rękę pod spódnicę mamie Marysi. I wtedy tata Marysi rozwiódł się z jej mamą. Ale jak zrobić, żeby tata Karoli wsadził rękę pod spódnicę mojej mamy i żeby mój tato, który nigdy niczego nie widzi, to zobaczył.
Ja też pierwsza. Pierwsza! Liza? Co? A to był pierwszy? Dobrze. Ale ma ładne ubrania ta twoja mama i ona w ogóle jest cała taka ładna. I ona się tak ładnie ubiera, a moja to... Chodź. Dobra. Ale nie dotykaj. Nie, Kasia, nie wolno dotykać. Nie, ale nie dotykaj. Ale ja przez mechu... Nie, mama mówi, że nie wolno, nie dotykać. Ja was... To tylko fakt. Do mojej mamy jest. Ale no to co? Do mojej mamy. Lisa, mojej mamy. Kasiu, bawimy się? Kasia, a kim ty chciałabyś być, jak już dorośniesz? Kimś, kogo wszyscy będą lubić! A wiesz, że ja to najbardziej kimś, na kogo wszyscy będą patrzeć. Tak? A ja? A ja chcę podróżować? A czy ty wiesz, że jak zostaniesz sławna, to będziesz podróżować? O nie! To ty chcesz być aktorką, jak ja! Co? Aktorką? Idę odrabiać lekcje. Mama mi kazała. Kasia, a może potem odrobisz, a teraz się będziemy bawić? Kasiu, bo mi nudno, chodź. To ci coś powiem. Kasia, ja słyszałam, jak moja mama mówiła o tobie swojej przyjaciółce. Aha! Aha! Ach, ta Kasia, córka siostry mojego męża, uczy się i uczy, a ciągle ma jakieś poprawki. Nie to, że jest głupia, nie. Mądre stworzenie i śliczniutka z niej dziewczynka, ale wiary to w sobie nie ma za grosz. Nic, zero. Biedna szwagierka zupełnie jej nie zaniedbuje. O nie! Ona trzęsie się nad nią, że aż strach! Zróbmy teraz jeszcze trzęsie. Czy ja ty, mamusiu? Mamusiu, bo my z Kasią się uczyłyśmy teraz. Uczyłyśmy się właśnie lekcji geografii. Mamusiu, geografii, czy możemy się pouczyć u Kasi w domu, bo u niej jest lepiej, a u nas gorzej nam się uczy. I chciałybyśmy u niej się uczyć. Dlaczego nie? To jak mam mieć najlepsze oceny w klasie, skoro nie pozwalasz mi się uczyć? Zgodzisz się? Dziękuję. Jesteś najlepszą mamusią na świecie. Dziękuję. Chodź, Kasiu. Się bawimy. Ameryka jest drugim co do wielkości kontynentem na świecie. Ameryka. Jest. Wiem.
Ameryka jest drugim co do wielkości kontynentem na Ziemi. Tak, dobrze. Mamo, ja się tego nigdy nie nauczę. A matka groźnie. Co tu jest napisane? Ameryka jest największym krajem na drugim kontynencie? Bo ja... Co tu jest napisane? Mów, dziecko! Ja bym mamu chciała powiedzieć po prostu swoimi słowami, bo ja swoimi słowami się nauczyłam. A kimże ty jesteś, żeby książkę poprawiać? Mówiłam już, tak jak tu piszą. Ameryka jest drugim po Azji, największym pod względem obszaru kontynentem na Ziemi. Powtórz. No powtórz, no. Ameryka jest największym pod względem obszaru kontynentu. Mamo, ja tak nie mogę, mi się w mózgu miesza. A ty w ogóle masz mózg? Dalej, dziecko. Powierzchnia Ameryki, no. No, no mów. 42 miliony kilometrów. Milionów mil kwadratowych. Mil kwadratowych, mam ja 40? 42 miliony kilometrów kwadratowych, ty bezrozumna istoto. Dalej, kto odkrył Amerykę? No? Kto odkrył Amerykę? Kto? Ja wiem, bo odkrył Amerykę. Przecież każdy głupi to wie. Chry? No, każdy głupi to wie. Chrystofo Kolumbus. Chry? Chry? Chrystus! Jaki Chrystus, ty kapuściana głowo? Chrystofo! Chrystofo Kolumbo! Mietek! Mietek! Chodź tutaj! Zrób coś z tym swoim dzieciakiem, bo słowo daję. Ja mordu dokonam. Ja zaraz zawału tutaj dostanę i jeszcze jedzenie mi się spali, dziecko. Dlaczego ty nie możesz być taka jak twoja kuzynka, Liza? Tobie to chłopaki pewnie tylko w głowie. Chłopaki, a wy to tak zawsze, że...
Co?